I znowu mamy do czynienia z rzutem ukośnym. Rysunek na ekranie przedstawia tor ciała rzuconego ukośnie, no i składowe prędkości w chwili początkowej. Jedna z nich będzie znowu nam potrzebna. Zauważmy jedną rzecz, z której będziemy korzystali, mianowicie, że niezależnie od wysokości, to prędkość ciała w kierunku poziomym, czyli wzdłuż osi X, jest stała i taka jak V0X, czyli jak składowa skierowana wzdłuż X na początku. Piszemy wzór na zasięg, wyprowadziliśmy go, a następnie zauważamy, że ruch w kierunku poziomym był jednostajny, więc osiągnięta odległość x max jest równa prędkość V0x, czyli V0 kosinus alfa razy t. To jest wszystko, jeśli chodzi o fizykę. Ten układ dwóch równań trzeba rozwiązać. Ładnie będzie, gdy porównamy prawe strony, bo lewe strony są takie same. Zauważ, że wtedy upraszczają się kwadrat z V0, kosinus alfa z kosinus alfa. No i wyznaczamy V0, znajdując, że prędkość początkowa była równa około 150 m na sekundę.